Naszym gościem jest wójt Wilnicza Stary, pan Dariusz Lejman. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie wójcie, spotykamy się pod koniec 2021 roku. To dobry czas, aby już wstępnie podsumować zrealizowane inwestycje, te wszystkie zadania, które udało się państwu zrealizować, a wiemy, że w gminie Czastary troszeczkę się działo w tym roku. Być może są to również inwestycje tak zwane wieloletnie, ale one zostały w tym roku oddane do użytku. Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to zielone, tętniące życiem w końcu boisko, czy na przykład przebudowa, czy budowa kanalizacji w Radostowie. Zakopianka słynna również przebudowana, to co szybko ja pamiętam osobiście, oraz rozpoczęcie budowy tutaj, czy rozbudowy szkoły podstawowej w Czastarach, tak więc proces inwestycyjny jest dość zaawansowany. Jak najbardziej, panie redaktorze, rzeczywiście tych inwestycji w 2021 roku myślę, że nie było mało. Pan już wspomniał o tych najważniejszych inwestycjach typu budowa tego boiska, o którym już tak wiele mówiliśmy i myślę, że już chyba nie ma sensu do tego wracać. Przekazaliśmy to boisko gminnemu klubowi sportowemu i będziemy teraz się przyglądać, a tak jak już gdzieś wcześniej wspominałem, również czekać na wyniki, tak? Bo marzy nam się oczywiście klasa okręgowa. Ekstra nie, ale chociaż okręgówka. Dlatego też nasi chłopcy są bardzo zdeterminowani, nasi piłkarze i być może nam się to uda. Ale wie pan, że jeżeli będzie klasa okręgowa, to klub przyjdzie do wójta, aby sypnął groszem, na pewno większym. Ale panie redaktorze, no generalnie każdy i wszyscy cieszymy się z każdego kolejnego sukcesu i dla nas, jeśli by rzeczywiście nasi zawodnicy wywalczyli tą klasę okręgową, to myślę, że i Rada, przede wszystkim Rada Gminy, Wójt, Pani Skarbnik, zrobimy wszystko, żeby mogli tą gminę Czastary reprezentować jeszcze dalej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wtedy te wyjazdy są dalsze i jak gdyby zakres gry tej drużyny jest dużo, dużo większy. Będziemy ich wspierać, myślę, że te środki na pewno znajdziemy. Udało się przebudować zakopiankę, na której ostatnio pojawiła się ręczna piaskarka. To oczywiście żartobliwe określenie, ale szybka dość reakcja tutaj samorządu. Taka, nie czekaliście państwo na jakieś zewnętrzne pługi, tylko no, łopaty, siła ludzkich mięśni i ten problem został zażegnany. Na pewno zostaliście zaskoczeni, bo to pierwsza zima na tej drodze bez dziur. Asfalt równy jak stół, więc ten lód gdzieś tam pewnie też miał taką łatwość wśród tych pól się budować. Znaczy, powiem tak, moi koledzy, pracownicy stali się słynni, ponieważ ponad 2,5 albo 3,5 tysiąca wyświetleń było z tej ręcznej piaskarki. Szanowni Państwo, to odbywa się w ten sposób, że my jesteśmy małą gminą, my nie mamy jakiegoś zaplecza takiego, gdzie posiadamy własny ten sprzęt. Oczywiście korzystamy z wykonawców czy z podwykonawców. Te firmy, które posiadają ten sprzęt, którzy mają podpisane z nami umowy, oni mają również umowy podpisane z tak zwaną IS-ką, prawda, i drogami krajowymi, i drogami powiatowymi, podejrzewam. Dlatego też no, te nasze gminne drogi zawsze traktowane są troszkę inaczej. I jeśli taka sytuacja się zadzieje, jak się zadziała, no to oni u nas pojawiają się o godzinie, nie wiem, 12 czy 13. No ja tutaj podziwiam tych moich kolegów, że wpadli na taki, bardzo uważam, że bardzo dobry pomysł, gdzie ciągle słyszeliśmy, że 3-4 samochody już są w rowie. Szybko wymyślili takie rozwiązanie, myślę, że też dobre, dlatego też. No ale generalnie no, to chyba przejdzie do historii, że w gminie Czastary są jeszcze ręczne piaskarki. Jeszcze wracając do większych spraw, to kilka tygodni temu odebrał pan na rynku w Wieluszowie symboliczny czek czy promesę na dotację przekazaną przez rząd. Między innymi zapowiedzieliście państwo przebudowę dróg. Wówczas, jeśli pan odbierał te pieniądze, to być może wydawało się, że uda się zrobić więcej. Ceny niestety no, bardzo szybko rosną i
być może tych inwestycji mniej Państwo zrealizują niż zakładali, ale mimo wszystko są to spore środki, na które gmina Czastary by sobie tak bezproblemowo nie pozwoliła z własnego budżetu ich wygospodarować. To na pewno. Tych pieniędzy na rozbudowę tych naszych dróg lokalnych otrzymaliśmy 7 600 000. Tak jak Pan słusznie zauważył, nierealne, abyśmy wygospodarowali te pieniądze z naszego budżetu, czy z tego roku przyszłego i jeszcze kolejnych innych. Cóż mam powiedzieć, to co mówią wszyscy, że oczywiście te pieniądze pomogą nam zrealizować te zadania. Tak, pomogą. Często zadają mi mieszkańcy pytanie, które to drogi. Ja się bardzo bronię jeszcze przed tym, przed tą odpowiedzią. Dlaczego? No dlatego, że w tej chwili robimy szereg dokumentów, projektów. Zobaczymy, które drogi nam się wpiszą w to zadanie, które drogi się wpiszą. Ale jedną taką główną macie na myśli, myślę, że Pan zdradzi. To znaczy, czy główną? Nie, tych dróg jest kilka. No, gdybyście mieli wybierać na dzień dzisiejszy, tak? Która droga jest... No, na pewno to będzie osiedle Porąbki, gdzie dokumentacja została już wykonana dużo, dużo wcześniej. Tam jest cała infrastruktura, nie tylko drogowa, ale i chodniki i tak dalej, i tak dalej. Te osiedle Porąbki jest jako priorytetem, ponieważ to mieszkańcy tam już czekają kilkadziesiąt lat na to. Na pewno droga na Przyworach, na pewno droga w Czastarach, na pewno droga, no w Czastarach to chyba kilka dróg, na pewno droga w Kątach Walichnowskich, na pewno droga zaraz w Krajance. Także tych dróg staraliśmy się, gdyby priorytetem były te odcinki dróg, gdzie mieszkańcy chodzą od wielu, wielu lat jeszcze po przysłowiowym bucie. I tu jak gdyby łączniki różnego rodzaju, gdyby poszły trochę na bok, jeśli nam wystarczy pieniędzy, tak, po przetargach, czy po weryfikacji, czy po przedstawieniu nam kosztorysów, jak najbardziej te wszystkie łączniki, czy różne odcinki, które są jak gdyby na dalszym etapie, czy w dalszych planach będą realizowane. Wspominał Pan na początku miejscowość Przybory, a mi zaraz do głowy przyszedł mały chłopczyk, Franek Struzik. Udało się zebrać ponad 900 tysięcy na jego leczenie. Historia musi zakończyć się happy endem. Również mieszkańcy gminy Czastary bardzo mocno zaangażowali się w tę zbiórkę. Tak więc jest się z czego cieszyć również pod tym kątem takim społecznym. Tak, ja, szanowni Państwo, myślę, że w imieniu rodziców, bo przecież oni robili wszystko i nie tylko oni, wszyscy mieszkańcy gminy Czastary starali się te pieniądze zebrać, ale chciałem wszystkim mieszkańcom podziękować, bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Czastar za to ogromne, przeogromne zaangażowanie i po raz kolejny udowodnili, że jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakaś bardzo trudna sytuacja, nasi mieszkańcy, zresztą nie tylko gminy Czastary, bo i całego powiatu wieruszowskiego, potrafią jak gdyby wspólnie znaleźć kompromis i osiągnąć wielki cel, bo to są naprawdę duże pieniądze. Ja tylko już często powtarzałem i powtarzam, że myślę, że takie pieniądze powinny znajdować się w budżecie naszego kraju, a niekoniecznie... Chyba wszyscy się zgodzą z tą opinią. Panie Wójcie, również jest taki czas, że samorządy podejmują uchwały odnośnie nowego budżetu, czyli na rok 2022. Jak wiemy, no, jest mnóstwo ośrodków tak zwanych znaczonych, których no, nie można wydać na nic innego, jak na przykład na szkołę, na jakieś utrzymanie urzędu, na wynagrodzenia nawet, bo to też ogromne pieniądze w takiej całej skali generują się. Jeżeli mieszkańcy widzą na przykład, że budżet wynosi teraz strzela, tak 30 milionów, no to może się wydawać bardzo dużo, tak, czy 40-50 milionów, ale no niestety takie gminy dziś na zadania inwestycyjne mogą sobie pozwolić na 2, 3, 4, góra 5 milionów, tak więc jest tutaj znowu z czego wybierać, czy wskazywać na priorytety, które będą realizowane w przyszłym roku. Na pewno te drogi, o których Pan wspomina, będzie kontynuacja rozbudowy szkoły i co jeszcze Państwo mogą zaproponować? Znaczy nasz budżet, panie redaktorze, to 20 milionów, czyli naprawdę niewielki.
ale no, przede wszystkim, jak doskonale Państwo wiecie, otrzymaliśmy znowu z Polskiego Ładu kwotę 900 tysięcy złotych, tak? Ale tak jak Pan powiedział, to jest celówka, czyli to bezpośrednio tylko i wyłącznie może być wykorzystane na kanalizację. No i będziemy też aplikować w kolejnych naborach tego Polskiego Ładu, aby jeszcze spróbować pozyskać środki na tą kanalizację i w sumie jakbyśmy to razem połączyli, to myślę, że kolejny etap w sołectwie Radostów, bo tam mamy dokumentację i tego będziemy się ściśle trzymać, chcielibyśmy to rozbudowywać. Powtarzałem wiele razy, że cieszę się, że tych mieszkańców w gminie Czastary przybywa, jest coraz więcej, że powstają nowe osiedla, ale zaczyna nam się robić problem z dostarczaniem wody. Stacje uzdatniania wody, czy jedna stacja uzdatniania wody tu w Czastarach, no niestety ma już wiele lat. Jest konieczna modernizacja, ale w tej chwili próbujemy zaciągnąć jak gdyby no porady, czy korzystać z doświadczeń wielu osób, którzy znają się w tej tematyce, czy czasami nie budować kolejnej, trzeciej stacji uzdatniania wody, żeby takie sytuacje jak praktycznie każdego lata się nie zdarzały. Czyli na pewno kolejny wniosek będzie na stację uzdatniania wody. No cóż, tak jak Pan wspomniał, stołówka, biblioteka, świetlica już rozpoczęte, cieszę się, bo trochę zima nas tutaj wstrzymała, ale fundamenty i ławy są już wylane, fundamenty wybudowane, zasypane, już jest cała ta powierzchnia piaskiem. To nie będzie mały budynek, to się tak zawsze mi jakoś wydawało, dobudówka, nie no, to jest ponad 600 metrów powierzchni użytkowej, dlatego też jest to niezbędne i bardzo się cieszę, naprawdę się cieszę, że wystartowaliśmy z tym projektem, cieszę się, że otrzymaliśmy w sumie 1 400 000 dotacji, fakt, że drugie 1 400 000 musimy znaleźć, ale bądźmy dobrej myśli, że pod koniec roku 2022 ten budynek zostanie oddany. Panie Wójcie, czy patrząc na te zapowiedzi inflacyjne, wzrostów cen, tutaj również nie ma obaw, że na jakieś zadania nie wystarczy, bo trzeba będzie na przykład zapłacić więcej za prąd, a jak wiemy, no, to nie tylko sam budynek Urzędu Gminy, ale i przedszkola, szkoły, tak więc ten rachunek w skali gminy może być wyższy o kilkaset tysięcy złotych. Dokładnie tak i tego się obawiamy. Szczególnie obawiamy się kolejnych przetargów, które będziemy rozpisywać. Tu warto też wspomnieć o tych termomodernizacjach budynków użyteczności publicznej. Tego budynku, w którym się znajdujemy. No przecież od wielu lat jak gdyby staramy się gdzieś pozyskać środki na te cele, ale zawsze musimy mieć wkład własny, którego nie mamy i tak dalej, i tak dalej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 3 budynki, czyli na ten budynek Urzędu Gminy, na budynek przedszkola w Czastarach i budynek przedszkola w Kątach Walichnowskich, ale też musimy jak gdyby znaleźć środki na wkład własny i tu się z Panem oczywiście zgadzam, Pan bardzo dobrze zna samorząd, bo to wynika z Pana pracy i jest Pan w tym bardzo, bardzo dobrze się porusza. No, te wszystkie podwyżki typu energia elektryczna czy płace będą rzutować na to, że tych pieniędzy może nam gdzieś zacząć. Czy urzędnicy na przykład nie przychodzą, że ta podwyżka nawet, która i tak była jakaś tam ustawowa, czy ona nie jest zbyt mała, nie ma takich na przykład głosów? Znaczy mówimy o pracownikach? Na przykład pracownicy urzędu, tak? Oczywiście, no słuchajcie, Państwo, kiedyś praca w urzędzie kojarzyła się taki booster o tym, że to jest dobra posadka. No teraz ludzie z urzędów uciekają. No nie ma co ukrywać, jak u Państwa w Czastarach, ale znam samorządy, gdzie już naprawdę ktoś ogłasza nabór, no, że burmistrz, wójt i do naboru nie zgłasza się nikt albo jedna osoba. Ale ja się tu z Panem naprawdę zgadzam, ponieważ tak jak powiedział Pan, no, ciepła posadka. W tej chwili na przysłowiowego, tak się określę, pracownika urzędu jest tak nakładane dużo obowiązków, cedowanych bardzo dużo obowiązków i ktoś pomyśli, że teraz nagle po 9 latach stałem się urzędnikiem, prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, ba, powiem więcej, też psioczyłem, tak, nic nie robią, piją przysłowiową kawę,
Dzisiaj moje spojrzenie i obraz na to wygląda zupełnie inaczej. To jest czasami charuwa i to nie tylko od 7 do 15, bo z tyłu głowy cały czas mamy jakieś zadania, które no, trzeba następnego dnia szybko rozpocząć, realizować. To jest trudna robota. Wbrew pozorom to jest trudna praca i myślę, że ta praca, ta płaca nie jest w ogóle jak gdyby kompatybilna z tą pracą, jaką trzeba tutaj wykonać. I tu się z Panem zgadzam, że często są nabory na dane stanowisko, a oferty po prostu nie spływają. Absolutnie nikt nie składa CV, rzadko, a jak jest inaczej. Często bywa tak, i tu też powinienem chyba powiedzieć, że przyjmują się, załóżmy, młode dziewczyny do urzędu. Okazuje się, że za chwilę odchodzą, no bo macierzyństwo. Takie życie. Proszę? Takie życie. Takie życie. Panie Wójcie, co na święta życzy Pan mieszkańcom oraz czytelnikom, bo to ten czas, że trzeba sobie życzyć zdrowia i wszystkiego dobrego. Panie redaktorze, na wstępie, zanim złożę te świąteczne życzenia, to chciałem Panu w Waszej redakcji, w gazecie, podziękować za współpracę, bo tak zawsze staram się o wszystkim pamiętać, a redakcja nie oczekuje. Ja rozumiem, że redakcja nie oczekuje, ale bardzo chciałem Wam podziękować za taką naprawdę współpracę, bardzo dobrą, rzetelne przekazywanie informacji, wiadomości. Dziękuję, bo no, to jak gdyby nie Wy, to myślę, że mieszkańcy by tych informacji mieli bardzo, bardzo, ten dostęp do informacji bardzo, bardzo ograniczony. A jeśli chodzi o życzenia, Szanowni Państwo, często powtarzam, że ile daje się siebie, tyle otrzymuje się od innych i myślę, że życzyłbym wszystkim zdrowia jak zawsze, bo to jest w sumie najważniejsze, ale szanujmy się nawzajem, tym bardziej w tym okresie bardzo trudnym, tej pandemii. Dbajmy o siebie, bądźmy życzliwi dla innych, a wszystkim mieszkańcom gminy Czastary, całego powiatu wieruszowskiego chciałbym życzyć spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego 2022 roku. I aby za rok spotkalibyśmy się tutaj wszyscy w zdrowiu i z uśmiechem na twarzy. I może na festynie w Czastarach. Zapraszamy na festyn do Czastar, na Dni Czastar, tak? Już tęsknimy za tymi festynami. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego.